Szalon i dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać troszeczkę o naszą funkcję w tym świecie, odnośnie naszą funkcję albo wobec naszej funkcji w następnym świecie, w świecie po śmierci. Jest taki werset w rozdziale 145 w Księdze Psalmów, werset, znaczy psalm, którego recytujemy 3 razy dziennie, więc powinniśmy go znać. A mianowicie pierwszy werset tego psalmu. Aromimcha Elohai Hamelech, wywyższę Cię, mój Boże, Królu, weavarcha Shimcha Leolam Waed i pobłogosławię Twoje imię na wieki wieków. Wywyższę Cię, mój Boże, Królu, i pobłogosławię Twoje imię na wieki wieków. Powstaje pytanie co do struktury tego wersetu. Dlaczego ona jest taka, przepraszam, dlaczego struktura jest taka podzielona na dwa? No bo werset mógłby być i wywyższę Cię, mój Boże, Królu, i pobłogosławię Twoje imię na wieki wieków. Przepraszam, mógłby być, że i wywyższę Cię i pobłogosławię Cię, tak, razem. A tutaj i wywyższę Cię jest i wywyższę Cię, mój Boże, Królu, przecinek, i pobłogosławię Twoje imię na wieki wieków. Dlaczego takie podzielenie między i wywyższę Cię, albo wywyższę Cię i pobłogosławię Cię? Jeden z naszych największych komentatorów, interpretatorów Księgi Psalmów, a w zasadzie rzeczy wszystkich księg Nachu, czyli wszystkie księgi w żydowskiej Biblii, które oprócz pięcioksiąg, był rabbi Dawid Kimchim w XII i w XIII wieku, nazwany poprzez swojego akronimu Radak. Więc Radak, jego interpretacja odnośnie tego wersetu jest, że pierwsza część wersetu mówi o tym świecie, a druga część wersetu mówi o świecie po śmierci, czyli świat dusz. I to również jest wskazane w samym wersecie, dlatego że druga część wersetu mówi na wieki wieków. Wieki wieków, wieczność istnieje tylko w świecie dusz. W świecie fizycznym nie ma wieczności. Ja nie mogę nic robić wiecznie w tym świecie, dlatego że człowiek po 120, daj Boże, żeby do tego dożyć, po 120 lat człowiek umiera. Więc nie ma na wieki wieków w tym świecie. Więc druga część wersetu twierdzi, że tak, musi mówić o następnym świecie, co robisz, tak powiem, de facto, że pierwsza część jest o tym świecie. I to również pasuje, kiedy teraz zanalizujemy, co my tutaj mówimy. Bo w pierwszej części tego wersetu i wywyższę Cię, mój Boże, Królu. W tym świecie to my Boga nie widzimy. My możemy Go wywyższać. Jak Go wywyższać? My możemy Go wywyższać wyłącznie poprzez to, że bierzemy na sobie jarzmo bycia Jego sługami, wykonywać Jego przykazania. Wtedy robimy Go do naszego Króla. Nie możemy to robić w następnym świecie, dlatego że w następnym świecie, w świecie dusz, to nie ma żadnej wolnej woli, żeby wykonywać woli Hashem lub nie wykonywać woli Hashem. To jest tylko w tym świecie, gdzie Hashem jest jakby ukryty, schowany. Zresztą w ogóle słowo olam po hebrajsku, co oznacza świat, pisze się z dokładnymi tymi samymi literkami, co słowo alam, co oznacza ukryty, schowany. Dlatego, że ten świat, co się nazywa po hebrajsku olam, on zakrywa, on chowa jakby Hashem. Bo my nie widzimy, że istnieje Bóg, dlatego że my widzimy tylko to, co my możemy mierzyć w kilogramy albo fali. No wszystko, co my możemy mierzyć, my widzimy, my słyszymy, my możemy wąchać, my możemy wszystkimi naszymi zmysłami doświadczyć, ale skoro nie można Boga mierzyć poprzez jednego z naszych zmysłów, to my nie wiemy, nie możemy powiedzieć, że mamy fakt naukowy, że Bóg istnieje. No i to jest, i to wychodzi z tego słowa po hebrajsku świat, olam, co ma te same literki, ten sam skład, co słowo
Alam, co oznacza zakryty, schowany. Zresztą tak przy okazji też hebrajskie słowo Alim, co też ma te same literki, oznacza po polsku listowie, ulistnienie. Czyli to, co jest na drzewo, to, co robi, że się nie widzi samego drzewa, dlatego, że ulistnienie no, ukrywa, że tak powiem, same drzewo. Ok, więc druga część wersetu mówi o następnym świecie, pierwsza o tym świecie. I w tym świecie możemy Hashem wywyższać poprzez to, że mówimy do Niego Królu. Natomiast w następnym świecie, no to jak druga część tego wersetu, i pobłogosławię Twoje imię na wieki wieków. No to wiemy, że Jego imię, imię Hashem, to jest też coś, co nie możemy do końca widzieć w tym świecie. Stoi w księdze Zechariasza, Zecharia, rozdział 14, werset, którego też recytujemy 3 razy dziennie w liturgii. Vaya Hashem le melech al kol ha'aretz, vayom ahu yeh Hashem echad ushmo echad, i będzie Hashem królem nad całą ziemią, w ten dzień Hashem będzie jeden i jego imię jeden. Czyli widzimy w tym wersecie, że Hashem i jego imię jest to samo, jakby. To my w tym świecie, tak jak my go teraz żyjemy, nie widzimy. My nie możemy to widzieć. Natomiast następny możemy. No i dlatego jeszcze raz jakby potwierdzenie, interpretację Radak, że druga część tego naszego wersetu, my jesteśmy znaczy w pierwszym wersecie rozdziału 145 w Księdze Psalmów, że druga część odnosi się do następnego świata, a pierwsza część do tego świata. Na samym końcu, no skoro już mówimy o tym wersecie, to chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pierwsze 2 słowa tego wersetu. Tehila le Dawid. Chwały Dawida. No, jak wiemy, Księga Psalmów jest napisana przez króla Dawida. Natomiast ten wyraz Tehila le Dawid, chwała Dawida, albo chwała przez Dawida, pokazuje się w całej Księgi Psalmów tylko raz, tylko właśnie tutaj, na samym początku rozdziału 145. No powstaje oczywiście pytanie, dlaczego, o co tutaj chodzi. Nauczają rabini, że te ostatnie 6 rozdziały psalmów, te ostatnie 6 psalmy, co zaczyna się od psalmu 145, no bo w sumie Księga Psalmów ma 150, więc ostatnie 6 to zaczyna się od 145. To są psalmy, który się, zwłaszcza ten tutaj 145, to jest tylko chwała. Nie ma tutaj żadnej prośby. Prośby, które się pokazują wiele razy w Księdze Psalmów, tutaj w ogóle tego nie ma. Tutaj jest tylko i wyłącznie chwała. I to też struktura naucza nas czegoś. Król Dawid postawił chwałę na sam koniec. Normalnie to Talmud naucza odwrotnie. Talmud naucza, że człowiek, kiedy chce się modlić, chce prosić Hashem o czymś, powinien najpierw chwalić Hashem, a potem prosić. My to widzimy w naszej Amidzie, Amida, która jest no, centralna część naszej liturgii, że która się składa z 18 albo 19 błogosławieństw, tam, że pierwsze 3 nie mają w sobie żadne prośby i tylko po tych pierwszych 3 zaczynają się prośby, że widzimy tam, no to co Talmud naucza, najpierw powinien człowiek chwalić, a potem prosić Hashem o tego, co on potrzebuje, tego, co on chce. No i jeśli tak jest, no to wtedy powstaje sprzeczność między z jednej strony to, co Talmud naucza, że powinien człowiek najpierw chwalić Hashema, tylko potem prosić, a to, co tutaj król Dawid zrobił. No bo to jest właśnie te ostatnie 6 psalmy, które są wyłącznie chwałą, a nie te pierwsze 5, nie te pierwsze 6. Więc dlaczego król Dawid zrobił jakby odwrotnie? Odpowiedź jest dlatego, że psalmy, no księga psalmów jako w całości
jej celem nie jest, żeby być modlitwą, jej celem jest, żeby być przygotowaniem do modlitwy. My zresztą to widzimy w naszej liturgii, bo w naszej liturgii przed Amida, przed tą główną częścią liturgii, liturgii porannej, to mamy, to recytujemy, odmawiamy te sześć ostatnich psalmy z Księgi Psalmów. Czyli my odmawiamy te sześć ostatnie. Najlepiej byłoby, jeśli moglibyśmy odmówić wszystkie 150. Natomiast byłoby to oczywiście za ciężko i dlatego te sześć ostatnie są odmawiane i jakby odmówiliśmy całą Księgę Psalmów. Ale odpowiedź na naszego pytania jest no właśnie to, że Król Dawid intencję Księgi Psalmów, Księgę Psalmów, jest nie żeby ona była sama w sobie modlitwą, tylko przygotowaniem do modlitwy. Skoro ona jest przygotowaniem do modlitwy, dlatego bardzo pasuje, że ona się zakańcza sześć psalmów, sześć rozdziałów chwały Hashem, żeby człowiek, że tak powiem, na końcu Księgi Psalmów chwalił i na bazie tej chwały wszedł, zaczął swoją modlitwę, swoją prośbę do Hashem. Pozdrowienia z Jerozolimy. Shalom.